Jacek Karnowski, studio telewizyjne w Polsce.pl i gość, proszę państwa, prosto z Katowic, ze Śląska, Andrzej Krzystyniak, pełnomocnik wojewody śląskiego do spraw obchodów stulecia niepodległości i również Fundacja Ślązacy.pl. Witam pana, witam państwa. Jak przygotowania do stulecia niepodległości, do obchodów do roku 2018 na Śląsku, na ziemi, na której niestety mamy też no, pewne oznaki separatyzmu, podważania praw Polski do tej piastowskiej ziemi. Jak wyglądają przygotowania? Czy będą godne? Czy będą umocnieniem polskości? Mam nadzieję, że tak. Mamy sporo pracy. Myślę, ten 2018 rok będzie takim początkiem, inauguracją obchodów stulecia niepodległości, bo przypomnę, że program Niepodległa jest przygotowany na 4 lata. Myśmy też apelowali do ministra kultury, żeby na Śląsku trwał do 2022 roku. Ta prośba została rozpatrzona przychylnie, bo przypomnę, że ta walka o granicę Śląska, o przyłączenie części Górnego Śląska do Polski zakończyła się w 2022 roku. Także planujemy obchody rozłożone na 4 lata. Podczas festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni, podczas jednego z paneli, podniesiono wątek samorządów. W założeniu autorów tego programu to samorządy mają wykonać znaczną część pracy, mają celebrować niepodległość. Ale co jeżeli te samorządy no, są albo sceptyczne, albo takie dwuznaczne, albo uważają, że właściwie to nie ich sprawa? Otóż to, panie redaktorze, co jeśli samorządy nie podejmą tego wyzwania? Ja osobiście, znaczy coś tam zrobią, no złożą kwiatki i cześć, prawda? Osobiście tego się obawiam, że jakby zbyt dużym zaufaniem tutaj obdarzono taką inicjatywę samorządów. Często samorządy, jednostki samorządowe, jednostki kultury nie chcą podejmować się wyzwań, nie chcą organizować obchodów, czy nie chcą w skali kraju nawet, nie chcą upamiętniać niepodległość. Ja tutaj nawet wspomnę, że jedna z gazet na Śląsku podjęła taki temat, że są jednostki kultury na Śląsku są w rękach osób, które no nie za bardzo palą się do upamiętniania odzyskania niepodległości przez Polskę. Ja tutaj, szczerze mówiąc, mam spore obawy, czy samorządy będą w ogóle chciały sprostać temu dużemu wyzwaniu. A przypomnę, że tutaj jest pełna swoboda, jeśli chodzi o konkursy ogłaszane przez Biuro Niepodległym, przez Ministerstwo Kultury i jakby to wyzwanie powinno zostać podjęte przez samorządy, przez jednostki kultury samorządowe. Natomiast obawiam się, że może to wyglądać różnie. Jak do tej pory jestem bardzo zaniepokojony wynikami z 2017 roku, kiedy no, przede wszystkim ze Śląska. No ja jako pełnomocnik wojewody mogę tylko apelować o działanie, czy spróbować informować jednostki samorządu, żeby jednak próbowały działać. Reprezentuje pan Fundację Ślązacy.pl i ta fundacja przygotowała wystawę poświęconą Intelligenz Aktion 1939-45. Rozumiem, że jest to część akcji AB, czyli akcji, tak, likwidacji polskiej inteligencji. Widzimy no, prezentację tej wystawy w takiej formie pliku elektronicznego. Poprosimy najpierw o opowiedzenie o samej Intelligenz Aktion, tak. Tak pan redaktor powiedział, to była część akcji przeprowadzonej przez Niemców zaraz po wkroczeniu na ziemię Polski, po prostu unicestwienia polskiej inteligencji. Jakby według list proskrypcyjnych przygotowanych wcześniej przez wywiad niemiecki, przy współpracy z mniejszością niemiecką, likwidowano polską inteligencję. Taka akcja miała miejsce również na Śląsku. Ja przypomnę, że ona jest tutaj bardzo, bardzo zapomniana na Śląsku. Mało, jakby zaniechano już prawie całkowicie badań nad tą akcją antyinteligencką na Śląsku. Nasza wystawa będzie... IPN tym się nie zajmuje, Instytut Pamięci Narodowej. Było sporo kontrowersji wokół IPN-u w Katowicach.
Ostatnimi czasy ja nie słyszałem, żeby przeprowadzono jakiekolwiek badania na ten temat. Wiem, że wcześniej badania i śledztwa były przeprowadzone, natomiast w ostatnimi laty chyba całkowicie zanikły badania na ten temat. Ile osób zginęło w tej akcji, zamordowano? Ile osób Niemcy zamordowali? A mówimy o elicie narodowej oczywiście. Jeśli chodzi o Śląsk, to jest co najmniej 2000, od 2 do 5000 osób zamordowano. Gdzie ich mordowano? Można powiedzieć, gdzie popadło. Od pierwszych dni wkroczenia Niemców na Śląsk miały miejsce rozstrzeliwania, egzekucje, czasami samorzutne przez bandy hitlerowskie, niemieckie Freikorpsu, które wyciągały często z domów powstańców czy osoby uznane za wrogów III Rzeszy i mordowały ich bezwzględnie, dosłownie gdzie popadło. W Katowicach jest bardzo wiele miejsc upamiętnionych, miejsc, gdzie Niemcy mordowali Polaków, obrońców Katowic, czy też osoby przeznaczone, mówiąc kolokwialnie, do likwidacji. Dzisiaj jest to dosyć zapomniany aspekt historii Śląska. Ja myślę, że dzisiaj, dlaczego o tym się nie mówi? Dzisiaj jakby na historię Śląska spogląda się przez pryzmat 45 roku. Jakby tu jest główne skupienie i tak nazwane 45 rok, czyli wkroczenie Armii Czerwonej na Śląsk, nazwane się tragedią górnośląską. Jest to też jeden z takich punktów takiego rozdzielenia kulturowego. No rozumiem, Śląska że od Polski. Inteligencja akcją nie była tragedią górnośląską, tak? Znaczy jakby to jest tak się, że to właściwie no, nas nie dotyczy, rozumiem. Daliśmy tak? się Oni wpisać, nie żyją. Daliśmy się wpisać w taką narrację, w której to jakby wojna na Śląsku rozpoczęła się w 45 roku. Wojna na Śląsku nie rozpoczęła się w 45 roku i tragedia górnośląska nie rozpoczęła się w 45 roku, tylko w 39 roku, od 1 września 39 roku, ale przez zaniechanie badań, przez propagowanie właśnie takich zbrodniczych, upamiętnienia ofiar takich zbrodniczych operacji, wpisujemy się właśnie w tą narrację. Panie doktorze, tragedii górnośląskiej. Wiem, że pańska fundacja, wasza fundacja Ślązacy.pl, no sama zebrała pieniądze na tę wystawę, na jej merytoryczne przygotowanie, na przygotowanie tablic, że niestety instytucje państwowe czy państwowe podmioty gospodarcze no nie bardzo się garnęły tutaj, żeby pomóc. No nie bardzo się garnęły, w zasadzie wcale się nie garnęły. Ja myślę, że jakimś cudem udało się zebrać pieniądze. Ja powiem tak, że ja jestem bardzo rozżalony, że ze Śląska nie otrzymaliśmy prawie żadnej pomocy, w zasadzie żadnej pomocy ze Śląska. Tutaj głównie w zasadzie z drugiego końca kraju przyszło jedno przedsiębiorstwo przyszło nam z pomocą i dzięki temu ta wystawa się ukazała, prawda? Tutaj jakby Jest to dosyć dziwna, dosyć dziwna sytuacja. Ja powiem tak, jeśli chcemy też, żeby pracowano nad upamiętnieniem historii, jeśli chcemy, żeby wzbudzać aktywność, mówiliśmy o samorządzie, wzbudzać taką aktywność do propagowania historii, kultury, tutaj państwo też ma wiele do podpisu. Takie inicjatywy oddolne powinno, instytucje państwowe powinny wspierać, powstawanie fundacji, stowarzyszeń. Bez tego nie ma samorządności. My często też na Śląsku narzekamy, że reszta kraju nie interesuje się naszą historią, ale my sami nie staramy się zainteresować naszą historią jakby szerszego grona osób. To jest, ja myślę, jeden z wyrzutów wobec dobrej zmiany, że nie potraktowała tego boju o polskość, o prawdę historyczną na Śląsku tak poważnie, jak na to zasługuje ten problem, że to wszystko jest takie odpędzanie muchy, tak dobra, my tu mamy ważniejsze sprawy, a separatyści jak hulali w instytucjach kultury, tak hulają, a ci, którzy bronią polskości na Śląsku, są samotni, właściwie co, no, muszą gdzieś tam sami zbierać, ale powiedzmy. No, niestety tak, ale nie poddajemy się. Ja myślę, że to jest dopiero początek. Ja myślę, że ta bitwa jeszcze nie jest przegrana, także myślę, że finał będzie należał do nas. No, ale też portal w polityce.pl i tygodnik sieci, proszę państwa, od zawsze apeluje i podnosi tę sprawę i obiecuje, że będziemy podnosili. Ale panie doktorze, tej wystawy jeszcze nie można zobaczyć, rozumiem, bo szykujecie się do premiery i macie ambicje, by ta premiera nastąpiła w budynku Parlamentu Rzeczpospolitej, w Sejmie.
Tak, mamy taką ambicję. Jej jeszcze nie można, nie można zobaczyć. Ja myślę, że będzie ją można zobaczyć w Sejmie. Liczymy, że marszałek Sejmu wyrazi zgodę na inaugurację naszej, naszej wystawy właśnie w budynku Sejmu Rzeczpospolitej. Liczę na to, że tam odbędzie się oficjalne otwarcie, tej wystawy. No czekam, na odpowiedź od marszałka, Sejmu. Takie pismo, wpłynęło. Ja liczę, że, będzie, rozpatrzone pozytywnie. Rozumiem. Proszę powiedzieć później co z tą wystawą. Czy ona będzie gdzieś na, ulicach miast prezentowana? No myślę, że wystawa po to będzie, jest stworzona, po to jest wydrukowana, żeby, ją pokazać jak najszerszej części naszego społeczeństwa. Znaczy myślę, że będzie, krążyć tak długo, aż do zdarcia, że się tak, wyrażę. Chcemy, rozpropagować jak najszerzej ofiary tej zbrodniczej niemieckiej, operacji. Zwłaszcza w kontekście dzisiejszej dyskusji o, reparacjach. Takie rzeczy musimy, przypominać. Jest to, jakby niewielki fragment, że się tak, wyrażę, całościowych, olbrzymich ofiar narodu, polskiego, ale właśnie powinniśmy przypominać o ofiarach wśród, ludności, że to mordowanie, Polaków, mordowanie polskiej elity miało miejsce już od, pierwszego, dnia, w zasadzie od pierwszych, godzin, wojny. Powinniśmy przypominać, o stratach wojennych, powinniśmy przypominać o ofiarach i powinniśmy wspierać podmioty, które chcą o tym przypominać. Tutaj jest taki mój apel do, państwa polskiego. No i liczę, na to, że Sejm Rzeczpospolitej będzie takim, miejscem takiego właśnie może inauguracji takiego działania. Jak pan ocenia samą debatę o reparacjach, która w Polsce rozgorzała? No nie tylko debatę, bo są już przecież konkretne analizy. Nasza wiedza co do stanu faktycznego posunęła się bardzo znacząco do przodu. Ja się cieszę, że w ogóle taka debata się odbywa. No tutaj czasami padają, różne, różne dziwne głosy, że nie powinniśmy się domagać reparacji, ponieważ odzyskaliśmy ziemię zachodnie od, dostaliśmy ziemię zachodnie od, Niemców. To są, zarzuty, absurdalne. Nie, no, ziemie zachodnie są reparacjami, odszkodowaniem za ziemię wschodnie to są, i to jest decyzja na zupełnie innej płaszczyźnie. Dokładnie tak, tylko to jest wprowadzanie w błąd opinii publicznej. I straszenie Polaków. I, straszenie, Polaków, że jeśli będziemy się domagać reparacji, to utracimy ziemię zachodnie, czy nam zabrane. To jest, bzdura, tak pan redaktor powiedział, ziemię zachodnie otrzymaliśmy jako, rekompensata za utracone kresy, wschodnie i nie otrzymaliśmy ich od Niemców, tylko, od Wielkiej Trójki. Prawda? W zasadzie najbardziej na to nalegał, Związek, Sowiecki, paradoksalnie. Natomiast powinniśmy, nie powinniśmy zaniechać tej debaty o, reparacjach. Ona powinna się toczyć, niezależnie od tego, czy jaki, będzie jej wynik. Bo ja powiem szczerze, jestem sceptyczny, czy uda nam się cokolwiek, odzyskać. Natomiast sukcesem jest mówienie o tym, przypominanie o tym i niezapominanie o, ofiarach. O ofiarach II wojny światowej zamordowanych przez, niemieckiego agresora. Prawda? Moim zdaniem konsekwentne prowadzenie tematu, proszę państwa, i dobrego przygotowanie i, stała presja w którymś momencie może doprowadzić do tego, że Niemcy będą musiały siąść do stołu i rozmawiać o odszkodowaniach, bo jak to podkreśla choćby poseł Mularczyk, no komu jak nie Polsce płacić te reparacje? No któż wycierpiał więcej, któż zapłacił wyższą cenę, któż wyszedł bardziej poturbowany, no ledwo żywy jako naród z tej wojny? Tak, ponieśliśmy największe straty w, jako, naród, jako państwo, straty materialne i niematerialne, straty w ludziach. Myślę, że wyglądalibyśmy inaczej jako społeczeństwo, gdyby właśnie nie, te straty i późniejsze, okupacja, komunistyczna, prawda, tutaj też doprowadziła do tego, że, często wyglądamy, jak wyglądamy w naszym, społeczeństwie i, i jako, państwo. Odcięto nam, zamordowano nam elity właśnie w ramach Inteligenzaktion. O tym jest wystawa przygotowana przez Fundację Ślązacy.pl, o czym przypominam na koniec naszej rozmowy, proszę państwa. Ta wystawa ma być prezentowana w Sejmie, są w tym kierunku czynione zabiegi, a później, inne formy ekspozycji. No bardzo dziękuję za tę inicjatywę, za to, że
że podjęliście się państwo trudu, to zawsze wymaga wysiłku. Zwłaszcza, że jak mówiliśmy o tym, niespecjalnie wielu na Śląsku chciało pomóc. Niespecjalnie, albo nawet nikt. Albo nawet nikt. Tym bardziej dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Doktor Andrzej Krzystyniak, pełnomocnik wojewody śląskiego do spraw programu obchodów stulecia niepodległości i także członek władz Fundacji Ślązacy.pl, autor wystawy o Intelligenz Action, czyli o tej akcji mordowania polskiej inteligencji. Był gościem studia w Polsce.pl. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Zapraszamy na kolejne punkty programu.